Witam, kochani. Dawno mnie nie było, ale myślę, że mi wybaczycie. Był koniec roku szkolnego. Trzeba było pozamykać wiele spraw, ale już wróciłam i będę Wam czytać i pokazywać prace plastyczne w czasie wakacji. Dzisiaj ciąg dalszy przygód Cudaczka Wyśmiewaczka. Cudaczek Wyśmiewaczek u Kasi, co się grzebienia bała. 3 dni wałęsał się cudaczek, licho niepoczciwe, po mieście. Były święta, wszyscy chodzili uśmiechnięci. Dzieci biegały czyste i wesołe. Nie miał się do kogo przyczepić. Głodny był, że aż strach. Cienkie nóżki nie chciały go już nieść. Tak bardzo osłabły. 4. dnia wdrapał się na wóz z ziemią, który jechał właśnie ulicą, a gospodarz wołał: ziemia do kwiatów, ziemia! Niech mnie ten wóz wiezie, gdzie chce, albo może mnie ktoś z ziemią zabierze. Już nie mam sił, jęczał wyśmiewaczek. I tak jechał sobie na wozie z ziemią, bystro się rozglądał, czy mu się gdzieś dobre miejsce nie szykuje. Przejechał na wozie niejedną ulicę, ale jakoś nic, a w brzuszku coraz bardziej burczy. Ojej, jak burczy! Potem skręcili tym wozem w boczną, piaszczystą drogę. Wóz skrzypiał, koń pojękiwał, bo mu było ciężko na piachu. I tak dojechali do wsi. Minęli jeden dom z ogródkiem, minęli drugi dom z ogródkiem, a z trzeciej jak coś nie wrzaśnie dziewczyńskim głosem: nie chcę! A nasz cudaczek wyśmiewaczek chyc z wozu na drogę i prosto pod okno tego trzeciego domu. Okno było otwarte i coś tam w pokoju krzyczało: nie chcę! Cudaczek wskoczył na okno, schował się za kwitnącą pelargonią i spojrzał. Mała dziewczynka wyrywała się swojej mamie. Zasłaniała się rękami. Wiecie przed czym? Przed grzebieniem. Takim sobie zwykłym, normalnym grzebieniem. Krzyczała, płakała i wcale nie dawała się uczesać. Cudaczek ledwie spojrzał, a już prychnął śmiechem, bo dziewczynka wyglądała jak strach na wróble. Kasiu, opamiętaj się, tłumaczyła mama. Jak będziesz chodziła z taką strzechą na głowie? Nie wstyd ci to przed ludźmi? Nie, nie, krzyczała mała Kasia. A to sobie chodź jak jakieś czupiradło, zawołała mama i puściła dziewczynkę. A ona od razu myk za drzwi. Ledwo wyśmiewaczek zdążył uwiesić się jej sukienki. Oho, mruczał, chyba dobrze trafiłem, już mi brzuszek pęcznieje. Kasia wyszła na podwórko. Ciu, 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 zawołała na kurczątka, ale kurczątka zlękły się rozczochranego straszydła i czym prędzej schowały się pod skrzydła mamy kwoki. Podeszła Kasia do psiej budy, żeby pogłaskać Burka, a Burek ogon pod siebie i do budy się schował. Hi, hi, cieszył się cudaczek. I pies się boi takiego stracha. Pochodziła Kasia po podwórku, potem wyszła na drogę i siadła pod płotem. Posiedziała chwilę i oczy zaczęły jej się zamykać. Zdrzemnęła się. Tymczasem na płocie przycupnęła wrona. Młoda, niemądra wrona, bardzo obrażona. Na kogo? Na swoją mamę wronę. A o co? Bo jej mama kazała w gnieździe posprzątać. Nie potrzebuję, powiedziała niemądra wrona. Poszukam sobie innego gniazda. Zadarła ogonek i poleciała na płot. A z płotu zobaczyła Kasię. Przekrzywiła wroni łebek i dalej się przyglądać,
Co to za dziwo śpi pod płotem? Krrra, co to jest? Straszydło, pisnął cichutko cudaczek z fałdka sinej sukienki. Krrra, a co ona ma na głowie? Wronie gniazdo, hi hi. Wrona aż podskoczyła na płocie. Wronie gniazdo? To ja się zaraz sprowadzam. Przyniosła w dziobie jedną gałązkę i wplątała dziewczynce we włosy. Przyniosła drugą i trzecią. W końcu usadowiła się w rozczochranej czuprynie, łeb schowała pod skrzydło i też usnęła. Kasia nic nie czuła. Po wrzaskach i płaczu mocno jej się spało. Obudziła się dopiero na wołanie mamy i wielki, głośny śmiech. Skąd tu tyle ludzi? Stoją rodzice, stoją obaj bracia Marcin i Adam, i kolega Adama Staś, i babula Jagula ze swoją kozą, i dwie dziewczynki z sąsiedztwa, Zośka i Małgośka. A wszyscy tak się śmieją, że aż im łzy z oczu lecą. Jak się nie śmiać? Czy widział kto wronie gniazdo na głowie dziewczynki? Mała wrona też się obudziła. Zlękła się ludzi i śmiechu. Chce odlecieć, ale nie może. Nóżki zaplątały się w rozczochraną czuprynę. Kra, kra, krzyczy i szarpie Kasi włosy. A Kasia też krzyczy, bo ją boli. Ledwo wreszcie wyplątała ptaka z tych włosów, a potem mama wyciągała gałązki, które wrona wplotła. Oj, bolało! Już nawet nikt się z Kasi nie śmiał, nawet wyśmiewaczek. Ale on nie śmiał się, bo nie mógł. Bał się, że pęknie. Taka dzisiaj była historia u Kasi. Zobaczymy, co będzie w następnym rozdziale. Cześć!